Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jeżeli potrzebujesz umocnienia, to słuchaj Jego głosu, bo Jego głos cię umocni, Jego głos cię uleczy, Jego głos cię podniesie. Czegokolwiek potrzebujesz, po prostu słuchaj Jego głosu. Nic na tym świecie nie da ci tego, co da ci słuchanie Jego głosu. Nawet kiedy przychodzisz tutaj co niedzielę i słuchasz kazania, to tak naprawdę On chce mówić do ciebie, ale jeżeli nie wyćwiczysz się w słuchaniu Jego głosu, mogą lecieć kazania, rok, drugi, trzeci, a ty możesz nic z tych kazań nie odebrać do siebie. Tak jak ostatnio mówiła Gosia, wyjść po prostu na żarty. Ale kiedy zaczniesz trenować się w słuchaniu Jego głosu, to z całego kazania być może wyciągniesz do siebie jedno zdanie, które zmieni twoje życie. To jest mega ważne, słuchanie Jego głosu. W tym tygodniu dostałam też świadectwo z tego, jak ktoś właśnie słuchał głosu Bożego. I to też dla mnie było takie fajne, bo to się odnosiło też do tego, że on usłyszał ten głos przez swoje myśli, o czym właśnie mówiłam tydzień temu. I chcę jeszcze raz dzisiaj zachęcić was, żebyście słuchali głosu Boga też, kiedy On mówi do was przez wasze myśli. Prawdopodobnie najczęściej będzie do was mówił przez wasze myśli. Nie bagatelizujcie tego, to nie jest wasza dusza, to jest głos Boga. Amen.